Radni Rady Miejskiej odrzucili w poniedziałek projekt uchwały zezwalającej na emisję przez miasto obligacji. Te miały zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych 6 lat temu w celu utrzymania spółki Port Lotniczy Radom. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucali, że brakuje konkretnych informacji co do sposobu wydatkowania tych pieniędzy. Sprawa niezwykle skomplikowana, bo od kilku lat spłacaliśmy tzw. Bajserbek, czyli 70 milionów złotych, na które w 2014 roku została wyrażona zgoda. Środki miały być inwestowane w rozwój lotniska. Niestety z kwoty kilkudziesięciu milionów zostało zainwestowane w rozwój lotniska tylko kilkanaście. Dziś nie odpowiemy sobie na pytanie, gdzie byłoby radomskie lotnisko, gdyby te środki zostały zainwestowane. Między bajki można włożyć to, że prezydent utrzymywał spółkę przy życiu i dzięki temu PPL do nas trafił. Prezydent odpowiada na zarzuty i twierdzi, że środki zostały przeznaczone na utrzymanie spółki. Te 70 milionów złotych przede wszystkim poszło na przykład na wypłaty, na ZUS-y dla pracowników spółki Port Lotniczy Radom, ale również na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez poprzedniego prezesa pana Tomasza Siwaka i prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. Więc te pieniądze poszły głównie na to. W obliczu zarzutów o brak przejrzystości wydatków Urząd Miejski zachęca radnych do składania oficjalnych interpelacji w celu rozwiania wątpliwości. Jeśli pan przewodniczący Podlewski zwróci się, ma takie możliwości, nie musi apelować poprzez media do mnie, ale może napisać interpelację, wniosek, to oczywiście po raz kolejny otrzyma, kolejny raz otrzyma rozliczenie tych 70 milionów złotych, więc ja zachęcam przede wszystkim do aktywności takiej zgodnej z prawem jako radny, a jak państwo wiecie, od 6 lat ja jestem zwolennikiem całkowitej transparentności, udostępniania wszystkich dokumentów, które są wytwarzane, bo ja wychodzę z założenia, że to są pieniądze publiczne, a pieniądze publiczne nie mogą kryć za sobą tajemnic. Dług jednak nadal istnieje. Przewodniczący ugrupowania wiodącego w Radzie Miejskiej apeluje, żeby zobowiązania spłacić jak najszybciej. Tą kwotę trzeba jak najszybciej spłacić i rozbijanie jej, przekładanie do 2036, to co proponował prezydent, nie jest wyjściem. Budżet Radomia to ponad 1 300 000 000 zł. 7 milionów złotych nie zrujnuje budżetu miasta. Ja dziś nawet bym powiedział, że trzeba szukać wszelkich możliwych oszczędności, żeby z takich kwot, z takich zadłużeń schodzić jak najszybciej. Do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać.